Witam wszystkich. Słuchajcie, jestem w mieszkaniu tym, co niedawno robiłem. Przyjechałem tutaj podokładać parę rzeczy, które przyszły, ale jeszcze nie wszystko. Więc taka lampeczka. Taka lampeczka nad umywalką. Oczywiście wysokość tej lampki jest teoretycznie na oko. Można ją podnieść. Opuścić już nie można, podnieść można ją w każdej chwili. No i tutaj to się nic nie zmieniło. Klameczka czarna na drzwiach. Też majster musiał to dołożyć. Zobaczcie, jaki kurwęka wzorek na klameczce. Normalnie szok. No, opaski to tam, nie wiem, za pół roku przyjdą. Ja żartuję, no jeszcze nie ma. No i już ułożyli podłogę. To jest deska klejona, czy jakaś tam przyklejana do tego. No, nieźle to wyszło, powiem wam. Oczywiście tu lampeczka nad barek tak samo. Już założona karnisza, dalej nie ma. Z karniszem wyszła taka opcja, że kurier ma podpisane, że ktoś go odebrał tutaj jakby, stąd. No ja nie odbierałem, nikt nie odbierał, karnisz wsiąkł. Więc majster jeszcze tą lampeczkę założył. Słuchajcie, powiem wam taki myk. No lampka jak lampka, nie? Cztery linki. Linka prądowa, bleble. Instrukcja obsługi. Nawet nie wiem, czy ona wisi równo. Tak szczerze mówiąc, no, wisi wymiarem od sufitu. Ale to i tak będzie do ustawienia jeszcze wysokościowo, bo to nie, ta wysokość jest tak na sztukę zrobiona. Dopiero właściciel ma w międzyczasie sobie przyjść i wymyśleć, na jakiej wysokości by chciał. Więc to pewnie będzie jeszcze weryfikowane i rozbierane, ale nie o tym chciałem. Taka lampeczka, taki bzdziuch. Zamontować to po instrukcji obsługi, która jest do tej lampki, z tą lampką, żeby wytyczyć ją i wszystko zrobić tak, jak powinno być, czyli odległości bleble, kurwa, zeszło mi się 2,5 godziny. 2,5 godziny, a i tak musiałem to zrobić inaczej po swojemu, bo po tej instrukcji to teoretycznie nie byłoby takiej opcji. Tak mi nie się wydaje, chyba że zrobiłem coś źle. Tą drugą zakładałem już 20 minut, tą w łazience, bo już wiedziałem co do czego, co i jak, co muszę rozebrać. W zasadzie to całą tą lampę musiałem rozebrać, żeby ją poustawiać, porobić, bo inaczej to po prostu się nie dało. Więc tamtą 20 minut wieszałem, a tą pierwszą 2,5 godziny. Już kurwa, nawymyślają cudów na kiju z tymi lampeczkami, cudami. Oczywiście myk jest taki, że nie wiem, ja jestem widocznie tuman jakiś, kurwa, że ja nie umiem czytać tych instrukcji. Dla mnie te instrukcje nic nie mówią. I po tych instrukcjach to jest po prostu masakra. O, tutaj klosiki zostały dołożone. No mówię, ta podłoga zrobiona, grzejnik odkryty już jest podłogowy. Powiem wam, że nieźle ta podłoga wygląda, tak jak ja się na tam podłogach nie znam takich. I w ogóle to jest, po mojemu jest zrobione luks. Tutaj też nie ma jakiejś tam wielkiej szpary między płytkami, wszystko jest w linii tak jak powinno być, wszystko się zgadza, igła, jak dla mnie igła, a reszta to mnie to tam lata 50, może tak powiem. No i tyle, no i tak to się już nic nie zmieniło, jeszcze nie wiem czy to teoretycznie ja powinienem przyjechać na ten karnisz jeszcze na regulację tych wiszących lampek i na te opaski. Także jeszcze jeden przyjazd mnie tu czeka, ale to zobaczymy kiedyś tam może. No i tyle. Także taka aktualizacja. Podłoga już dużo daje, już to mieszkanie wygląda, już tak wiecie. Listwy jeszcze będą do zrobienia, nie wiem kto to będzie robił te listwy. Czy to ja będę robił, czy to ktoś będzie robił. Także jeszcze może listwo będę musiał zrobić. No ale już z podłogą to już to ma wygląd. Tak jeszcze bez podłogi, jak jest beton, to tak słabiutko, a z podłogą już jest luks.
Dobra, taki krótki odcinek. Dzięki za oglądanie. Cześć.